Siemaneczko, dzisiaj troszeczkę ponarzekamy na zwykłą szarą rzeczywistość dnia codziennego. Piękny i młody jak zawsze, bez fryzjera od 2 miesięcy, a z samochodzikiem, no właśnie, zatankowany do pełna, full wypas, moja pani, i po prostu słychać jak przekaźnik rozrusznika tyka, a rozrusznik sobie się zwiesił. No i tyle w temacie, godzina policyjna, nie można po pracy pogrzebać. Hejka, u mnie bałagan jak zawsze. Widoki te same. Co się dzieje na Korsyce? Godzina policyjna. Niebawem się zaczyna. Idę uruchomić motocykl, bo ma problem z odpaleniem. Akumulator siadł i pora na ten gaźnik, ale nie mam kiedy. I dzisiaj samochód też odmówi posłuszeństwa. Co lepsze, z pełnym zbiornikiem. Zobaczmy, co się dzieje z Lamoto. Mam nadzieję, że zapali. Ale wcale niekoniecznie. Musi zapalić. O, fajne sprzęty. Gejsiki. Gejsiki i inne. A tu Simon. Simon. Ze swoją Hondą. Musi walczyć. Sprawdźmy, co się będzie działo. Ale ja wiem, domyślam się, że z akumulatorem jest ciężko. Bardzo miła niespodzianka. Ale to dlatego chyba, że jest obecnie około 5 stopni. Na braniach trochę popracuję, bo rano nie chciało nic a nic kręcić. A jaki jest problem? Problem jest tego typu, że już jest po 17. 18 zaczyna się godzina policyjna i później nic nie można z tym zrobić. Motyla noga. A w moto też pełny zbiornik paliwa. Trzymam gaz, powiedzmy na 4000, blokuję manetkę. Manetka zablokowana. Obroty pływają, góra, dół, góra, dół. Jak zrobię to na 4500? Zablokowałem. Cały czas zablokowany, a obroty pływają. Test wentylatora, rozgrzany silnik, wentylator pracuje poprawnie, łańcuch zardzewiał, szprychy również, stopka, no trochę moto stoi. Dobra, rozgrzane. Przepalone, przykrywam. Jutro rano mam nadzieję, że do pracy mnie zawiezie, że odpali bez problemu.
Na to liczę. Dobra, pora uciekać. Pora uciekać do mieszkania. No, godzina policyjna się już zbliża. Tak, człowiek wraca po pracy z budowy prosto, gdzie pełno hałasów. A sąsiad na górze rozpoczął remont. Ach, przynajmniej ten widok ukoi to wszystko. I co jest lepsze? Mieć ładną pogodę i nie móc z niej korzystać, czy biało za oknem i troszeczkę na minusie? No może wtedy tak się nie chce aż wychodzić, a u mnie wręcz odwrotnie. Aż się nie chce siedzieć w mieszkaniu. A trzeba. A motocykl stoi od dłuższego czasu z powodu tego, że tak jak na ostatnim filmie, który gdzieś się zakładka wyświetli, była awaria przewodu paliwowego i jeszcze nie udało mi się tego ogarnąć. Więc samochód wysiadł, motocykl jest pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o użytkowanie. Ciężko pali, gaźniki już trzeba regulować, przewód paliwowy może pęknąć w każdej chwili, akumulator też już nie domaga, więc trzeba się zabrać do roboty. Pozdrowienia z Korsyki.